Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Rezerwy Warty Poznań będą rywalem Polonii 1908 Marcinków w meczu grupy spadkowej Wielkopolskiej czwartej ligi. Świąteczną przerwę w lepszych nastrojach spędzili biało-niebiescy, którzy ograli na wyjeździe Krobiankę 2-1. W tym samym czasie Warta Druga podzieliła się punktami z Kołem, remisując 1-1. Czy ta kilkudniowa przerwa nie wybiła przypadkiem zawodników trenera Tomasza Jaworskiego z dobrego rytmu? To się okaże dla każdej drużyny, czy rzeczywiście to wybiło z rytmu. No rzeczywiście tak. Patrząc na te dni, trochę było wolnych, ale myślę, że to też dobrze zespołowi zrobiło. No i mam nadzieję, że to się przełoży na dobrą grę w meczu najbliższym. Wiadomo, lepiej być w tym rytmie meczowym cały czas, ale ciężko pracowaliśmy na treningach, nie odpuszczaliśmy żadnej jednostki. Chcemy kontynuować serię zwycięstw, gdzie dla nas każde punkty teraz będą bardzo ważne. No i będziemy walczyli o 3 punkty. Przed tą pauzą trochę było drobnych urazów, mikrourazów. To wszystko wróciło do normy po tej pauzie i udało się skompletować tą kadrę optymalnie? Kadra jest i tak wąska w tym sezonie, ale Kacper rzeczywiście dalej ma dolegliwość i na pewno nie będzie brany pod uwagę w tym najbliższym meczu. Ale pozostali, mam nadzieję, że są zdrowi i pełni werwy, żeby powalczyć i wygrać najbliższy mecz. Dla piłkarzy z Kępna Warta Poznań to bardzo niewygodny rywal. Na dodatek przed rundą wiosenną ograł Polonię bardzo wysoko w Pucharze Polski, 5-1. No tak, Warta jest dla nas bardzo niewygodnym zespołem. Na razie nie potrafiliśmy z nimi wywalczyć żadnego punktu. W Pucharze także odpadliśmy. No i na pewno to będzie mecz jeszcze ważniejszy dla nas. Ta analiza, która była ostatnio prowadzona na tle meczu pucharowego z Wartą. Nieszczęśliwie przegraliśmy go dość wysoko. Myślę, że zawodnicy te uwagi, które były przekazane, wzięli sobie to do serca i poukładali sobie to w głowie. I teraz nie wypada nam nic innego, jak zaprezentować się poprawnie, przyzwoicie, na własnym terenie. I przede wszystkim chciałbym, żeby drużyna tak walczyła jak w ostatnim meczu ligowym. Początek starcia Polonii 1908 Marcinków z rezerwami Warty Poznań w sobotę o 16:00. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.